Hej, cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, a dziś zajmiemy się rysowaniem postaci, które wybrali mi widzowie. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, pierwszą postacią, którą narysowałem, był Frisk. Frisk z Undertale, czyli takiej gry, można powiedzieć, indie mniejszej. I tak, chciałem tutaj, żeby ta postać była taka, można powiedzieć, pocieszna, coś właśnie w tym stylu. I dodatkowo dorysowałem jej słonecznik. On jest charakterystyczny właśnie dla tej gry. Jeśli ktoś z was grał w nią, no to może będzie wiedział. Ja osobiście w nią nie grałem, ale wiem, że takie coś tutaj występuje, więc chciałem to dodać jako taki, można powiedzieć, detal. Myślę, że wyszła całkiem nieźle. Jak widzicie, tak się prezentuje po skończeniu. Myślę, że naprawdę całkiem nieźle, solidne 7 na 10. Lecimy do drugiego rysunku. Drugim rysunkiem był Naruto, czyli postać bardziej znana już nie tylko z gier, ale i z filmów, seriali i tym podobnych. I tak naprawdę tutaj, jak widzicie, to jest taki inny styl. On tutaj na przykład, no nie wiem, nie ma narysowanych rąk. To jest taki styl, który w sumie zawsze mi się podobał, ale nigdy nie miałem okazji go narysować i postanowiłem właśnie dzisiaj to zrobić. Myślę, że wyszedł naprawdę dobrze, pomimo tego, że nie każdy taki styl lubi. Według mnie wyszedł chyba najlepiej ze wszystkich trzech rysunków. Bardzo dobre 8 na 10. Lecimy do trzeciego rysunku. A trzecim rysunkiem i zarazem ostatnim okazał się Purple Guy. Czyli to jest, można powiedzieć, jest on zbliżony z FNAF-em, czyli taką, można powiedzieć, serią gier specyficzną, która jest w takim horrorowym stylu, można powiedzieć. Nie wiem, nie recenzuję gier. Też we FNAF-a nie grałem, niestety. Kiedyś na pewno zagram, ale jakoś mnie to nie przyciągnęło. No a jego było narysować najciężej, bo jak zobaczyłem, wyszukałem właśnie fanarty z nim związane, no to były naprawdę przepiękne, ale tak naprawdę nie miałem jak go porównać, bo ja go w ogóle nie znałem. Widziałem, że jest cały, jak nazwa wskazuje, fioletowy. I jak widzicie, no wyszedł jak wyszedł. Według mnie najsłabiej, ale solidne 6 na 10 też będzie. Okej, i tak naprawdę jesteśmy na końcu. Wybrałem dzisiaj 3 rysunki. Standardowo zostawcie komentarz i lajka pod tym filmem, co mam narysować, a może to narysuję w następnym odcinku. Kto wie? Tymczasem dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć! Thank you.
Thank you.